Siódma, dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka 7-9 jest redaktor Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy między innymi. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, tydzień już ponad minął od powrotu Donalda Tuska. Donald Tusk udał się na urlop, bo jak sam twierdził, ten jego plan powrotu zakłada, że będzie aktywny przez 2 lata, a nie 2 tygodnie. Jak pan ocenia ten tydzień, jak pan ocenia ten powrót Donalda Tuska już z perspektywy tych kilku dni, gdy te pierwsze emocje, gorące emocje opadły? Muszę powiedzieć, że bardzo rozbawiła mnie ta informacja o tym, że Donald Tusk pojechał na urlop, bo ona w pewien sposób jest symboliczna, jeżeli chodzi o samego Donalda Tuska i jego legendarną chęć do pracy i angażowania się w działalność organizacyjną. Oczywiście nie można z tego wyciągać jakichś bardzo daleko idących wniosków, ale taki symboliczny wydźwięk to jednak ma, no bo Donald Tusk wrócił do sytuacji, kiedy będzie musiał, czy musiałby naprawdę mocno się napocić, żeby osiągnąć jakieś efekty. I pytanie, czy on będzie się chciał napocić. Na razie wygląda to tak, że mamy sondaże, które pokazują właściwie wszystkie, pokazują dosyć wyraźnie, że Platforma Obywatelska zyskała kilka punktów na powrocie Tuska, stracił Szymon Hołownia. To przewidywalny efekt i ja bym do tych sondaży pierwszych nie przywiązywał większej wagi, dlatego że efekt świeżości jest naturalny, a znika zwykle po kilku tygodniach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za miesiąc, za dwa. Po drugie, są interesujące badania, które pokazują, jak ten powrót Tuska jest oceniany. I jedno z tych badań mówi, że większość, 45% badanych stwierdziło, że jego powrót, zmiana na stanowisku przewodniczącego wpłynie na polską politykę. Ale to nie oznacza, że wpłynie w sposób korzystny dla Platformy. To jest tylko ogólne stwierdzenie. W innym sondażu z kolei 40% ma negatywną opinię na temat jego powrotu. I na to warto zwrócić uwagę, bo 40% no to jest przecież więcej niż odsetek wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To już by mogło pokazywać, że znaczna część wyborców partii, innych partii opozycyjnych wcale się z powrotu Tuska nie cieszy. No i jeszcze warto zauważyć, że tylko 29% ma pozytywną opinię na ten temat, a aż 30% nie ma zdania, czyli bardzo dużo osób jeszcze się wstrzymuje z oceną, czy to jest pozytywny fakt, czy nie. Więc jeżeli ktoś sobie wyobrażał, a mam wrażenie, że bardzo wielu wyborców i polityków Platformy sobie tak wyobrażało, że Donald Tusk wraca i na pstryknięcie wszystko się zmienia i tutaj trawa i kwiaty kładą mu się pod nogi, sypią mu się same pod nogi, wszyscy składają hołd lenny, no to nie. Tak to nie wygląda i tak to nie będzie wyglądało. Pokazują to zresztą wypowiedzi między innymi Szymona Hołowni, który będzie miał najcięższy bój do stoczenia z Donaldem Tuskiem. Więc podsumowując, po tym tygodniu, no, na pewno jest to wydarzenie istotne i jeżeli politycy PiS starają się je lekceważyć, a takie głosy też widzę, no to robią dobrą minę do złej gry. Natomiast na razie największy problem będą mieli nie oni, tylko Szymon Hołownia. No i jest jeszcze ten efekt, o którym wspomniałem w swoim tekście, który z Do Rzeczy, który pan przywoływał, czyli efekt wzięcia kilku ugrupowań, czyli przede wszystkim Szymona Hołowni i Konfederacji, między młota kowadło. A no właśnie, panie redaktorze, o tym zapytam za chwilę, ale chciałem jeszcze pana zapytać o pana ocenę dotyczącą tej warstwy merytorycznej, jeśli tak możemy to określić. Donald Tusk w tym głównym przemówieniu na Radzie Krajowej w ubiegłą sobotę bardzo wiele poświęcił słów Prawu i Sprawiedliwości i nazwał je wprost złem. Właściwie można powiedzieć, że to przemówienie skupiało się wokół takiego twardego antypisu, czyli Donald Tusk zachęcał do walki z PiS-em, mówił o tym, że tu nie ma miejsca na żadne wątpliwości, na żadne ale, że brakuje tylko wiary w zwycięstwo, że tutaj ten program i ta merytoryka są. No i wiele mówił o tym, jak źle teraz się dzieje w Polsce. Właściwie można powiedzieć, Donald Tusk nie powiedział niczego innego, niż mówił, czy to Borys Budka, czy Grzegorz Schetyna, czy Platforma Obywatelska, a nawet szerzej opozycja od kilku lat. Pytanie, czy to jest pana zdaniem plan Donalda Tuska i pomysł Donalda Tuska, bo to się wydaje trochę mało. I drugie, równoległe właściwie pytanie, bo Donald Tusk bardzo otwarcie postawił na polaryzację i nawiązując
też do pana tekstu z Tygodnika do Rzeczy. Chciałem zapytać, czy pana zdaniem jest w ogóle możliwe, by odtworzyć tę sytuację sprzed dekady, by rzeczywiście znowu, żebyśmy mieli znowu taki podział na Platformę i na PiS, taki mecz Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego, czy być może już ta rzeczywistość jest na tyle inna, polityczna, społeczna, gospodarcza, że po prostu takiego prostego powrotu do przeszłości być nie może i nie ma. Na drugie pytanie odpowiem najpierw, bo jest prostsze. Nie wiem, ponieważ na pewno nie będzie to proste. To jest jedna część odpowiedzi, a druga część odpowiedzi jest taka, że jest to mimo wszystko moim zdaniem możliwe. Natomiast czy się wydarzy, za wcześnie stwierdzić, musielibyśmy poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni, obserwować sondaże, jak się układają. Pamiętajmy, że wyborcy lubią proste schematy. Prosty schemat walki dobra ze złem niestety na ogół dobrze się sprzedaje. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą część, czy pierwsze pańskie pytanie, ja bym tę wypowiedź Donalda Tuska czytał, czy słuchał jej łącznie z przeczytaniem wywiadu w Gazecie Wyborczej, bo te dwie wypowiedzi tworzą pewną całość. W wywiadzie w Gazecie Wyborczej Donald Tusk poszedł jednak trochę inną drogą niż w tym wystąpieniu. To mogłoby sugerować, mnie ono też zresztą rozczarowało w tym sensie, że no spodziewałem się tam dużo świeższego podejścia. To, które zaprezentował w swoim wystąpieniu Donald Tusk, rzeczywiście świeże ani trochę nie było, tu ma pan rację. Natomiast w tym wywiadzie w Gazecie Wyborczej Donald Tusk stara się to wszystko niuansować i łagodzić. On tam na przykład mówi, no nie chodzi tu o zemstę, nikt się nie ma mścić, oczywiście musimy wymierzyć sprawiedliwość, ale nie chodzi o to, żebyśmy się stali tak sami jak oni, żebyśmy ich po prostu zastąpili, albo mówi, chrześcijaństwo jest bardzo ważne, jest jedną z podstaw państwa liberalnej demokracji, więc ja bym chciał, żeby chrześcijaństwo mimo grzechów Kościoła i tego, że Kościół się skompromitował, żeby chrześcijaństwo trwało, chciałbym ludzi do tego przekonać. Czemu to ma służyć? No, Donald Tusk jest bardzo sprytnym politykiem. On po prostu wygłasza te wystąpienia do różnych audytoriów. Pierwsze było wygłoszone przede wszystkim do twardego antypisowskiego elektoratu i do członków Platformy. Drugie, moim zdaniem, jest wyraźnie obliczone na podejście pod wyborców i zwolenników Szymona Hołowni. To by wskazywało na to, że rzeczywiście właśnie ten elektorat będzie pierwszym celem Donalda Tuska, po to prawdopodobnie, żeby przy zmianie korzystnej, jeżeli to się uda, przy korzystnej zmianie poparcia postawić trochę Szymona Hołownię pod ścianą i już rozmawiać z nim nie jak z partnerem w zasadzie równym, jeśli chodzi o sondaże, tylko znacznie słabszym. I dopiero potem przyjdzie czas na tę dużą konfrontację, czyli konfrontację z obozem rządzącym. Zobaczymy, czy tak w istocie będzie i jak to będzie wyglądać ze strony Donalda Tuska, ale panie redaktorze, na koniec jeszcze chciałbym zmienić temat i zapytać pana o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Znów minęło nam kilka dni, emocje trochę opadły, a właściwie dalej nie wiemy, po co Prawo i Sprawiedliwości ta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zwłaszcza, że wydaje się, PiS nawet nie ma większości, by taką nowelizację przegłosować. Jak pan patrzy na tę rozgrywkę, na ten temat, który nam nagle nieoczekiwanie wypłynął w debacie publicznej. Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość będzie próbować forsować ten pomysł i będzie próbować przegłosować tę nowelizację albo w jakimś stopniu wpłynąć na koncesję w sprawie TVN-u, czy to jest tylko jakiś temat zastępczy, być może, jak to się nieraz mówi, koza, którą Prawo i Sprawiedliwość wyprowadzi, bo tak naprawdę być może chodzi o coś zupełnie innego. Pierwsza sprawa jest taka, że emocje właściwie nie opadły, bo te emocje podkręcają w tej chwili wypowiedzi Marka Suskiego, który formalnie jest autorem i promotorem tej ustawy, a który w różnych miejscach zupełnie wprost mówi, a to o tym, że spółki Skarbu Państwa mogłyby częściowo przynajmniej kupić TVN, a to o tym, że no to będziemy mieli wpływ na tę telewizję, czyli no, nie daje tutaj odpocząć. Pytanie, czy ta ustawa w ogóle wejdzie pod obrady Sejmu? Ja bym widział tu pewne podobieństwo, ale to jest oczywiście w tej chwili tylko moja hipoteza, do ustawy o IPN, tej słynnej ustawy, nowelizacji ustawy o IPN, która miała wprowadzić jakiś na zasadzie jakiegoś nieznanego standardu, nierealizowalnego standardu, karanie za oskarżanie narodu polskiego o współudział w zbrodniach II wojny światowej.
czy w ogóle w zbrodniach wojennych. To znaczy, będzie dużo zamieszania, będzie ostra konfrontacja, a bardzo możliwe, że na koniec ta ustawa w ogóle nie wejdzie pod obrady Sejmu. Tak to się może skończyć. Gdyby weszła, wydaje mi się, z moich kalkulacji tak wynika, że małą większością, zakładając oczywiście, że wszyscy posłowie by głosowali w tej sprawie, że nie byłoby żadnych zaskoczeń i dziwnych niespodzianek, że małą większością by ona odpadła, to znaczy wygrałyby głosy na nie. No Jarosław Gowin wprost mówi o tym, że takiej ustawy poprzeć nie może. Tak, ale Jarosław Gowin sam do jej obalenia nie wystarczy, jeżeli będą głosowali za posłowie z koła Kukiz 15, a tu też nie wiadomo, czy wszyscy by głosowali za. No tutaj znów języczkiem uwagi mogłaby się okazać Konfederacja, która moim zdaniem w większości, zdecydowanej większości, przypominam, to jest koło 11-osobowe, głosowałaby przeciw albo się wstrzymała od głosu. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby tam ktoś głosował za tą ustawą. Natomiast rzeczywiście pozostaje pytanie, jaka kalkulacja stała za tym, żeby w ogóle tę ustawę uruchomić, i tu mamy tylko hipotezy. Jedna z nich mówi o tym, że to był jakiś zamysł podjęcia gry z Białym Domem, co wydawałoby mi się strasznie naiwne, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście ktoś tak myślał, albo że to jest próba uciszenia TVN-u rzeczywiście, zwłaszcza w momencie, kiedy ewidentnie największy problem Jarosław Kaczyński ma z promocją Polskiego Ładu. I to jest bardzo ciekawy wątek. Ale tu, panie redaktorze, niestety musimy postawić kropkę, bo czas nam dobiegł końca. A to wielka szkoda. Ale to prawda, ale do wątku oczywiście będziemy wracać i tutaj składam obietnicę. Moim i państwa gościem był redaktor Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się, dobrego dnia.